Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Wojtek i słuchajcie, zaczynamy dzisiaj sobie kolejny odcinek oczywiście z Wiedźmina trzeciego Dzikiego Gonu i słuchajcie, powiem wam małą rzecz, bo ja przez dłuższy czas na to nie zwracałem uwagi, zważywszy, że mam Wiedźmina na gogu, bo mam wersję pudełkową. Tam się pokazuje liczba godzin, które ja mam przegrane w grze. Ja przez dłuższy czas, tam w ogóle były różne akcje, bo ja pożyczałem znajomemu, tam się logował na goga, ściągał aktualizację i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, wyszło na to, że mam przegrane w Wiedźminie prawie 78 godzin, z czego pamiętam, że mój kumpel przegrał chyba 30 coś. Więc nie wiem, czy to się tak, no cóż, wszystko zgadza, ale mam chyba coś około 50 godzin przegranych w Wiedźminie. Co jest, powiem wam szczerze, naprawdę dużo. Niestety nie wiem, czy jest tutaj jakaś możliwość, żeby sprawdzić, jak dużo mam, powiedzmy, już ogarniętej, jak dużo mam już ogarniętej fabuły procentowo. Wydaje mi się, że chyba, że czegoś takiego tutaj w Wiedźminie nie ma, więc nie będę jakoś tutaj się w to zagłębiać. I słuchajcie, zgodnie z moim planem, dzisiaj będziemy robić misje poboczne i tak będziemy robić też przez najbliższe parę odcinków. Natomiast zastanawiam się bardzo, czy by pierw nie zabrać się za zlecenia wiedźmińskie, chociaż patrząc po levelach, tam z tego co pamiętam 5 leveli miało być chyba różnicy do tego, żebym nie dostawał expa, to słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się zleceniami, zrobimy sobie te 3 zlecenia: Bestia z Hindarsfjall, Upiór z Eldeburgu i Zaginiony Narzeczony, bo to chyba są już zamiast Zaginionego Narzeczonego zrobimy Morskiego Diabła, bo to jest na 18, tak. No dobra, to zaczynamy. Bestia z Hindarsfjall. Czy to jest daleko? Tak, to jest daleko. Kurczę, ja się tutaj nie mogę za bardzo zorientować, jak tutaj jest ten zamek ogarnięty, kurczę. Chyba tędy muszę wyjść i tu będzie główna brama. Tak, tu będzie główna brama. Tu jest znacznik. Dobra, już myślałem, że gdzieś w zameczku będzie, ale widzę, że na szczęście nie. No dobra, gdzież to jest? To chyba było, aha, dobra, to było na tych takich mniejszych wyspach. No dobra, no to tepamy się do wsi Lawik i zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek nie wiem, czy będzie ciachany, czy nie będzie ciachany, chociaż myślę, że będzie. Ja, tak jak już mówiłem, postaram się tutaj robić cięcia w sytuacjach, w których jakby nic się nie dzieje, tak? Tudzież gdy podróżuję z miejsca do miejsca, jeżeli jest jakaś długa podróż, a wymaga to przejścia, to po prostu będę robić cięcia. Coś pokminimy. Dobra, porozmawiajmy z Thorleifem. Dziwne nazwy. Wyście Wiedźmin. Tak. Dobrze widzę. Witajcie. Widziałem ogłoszenie. A mówili mi, po co to wieszasz? Już się nikt na potwora nie wyprawi, a na moje wyszło. No to chyba dobrze. A wiecie chociaż, co to za potwór? Różnie mówią. Baby wieczorami przy czyszczeniu sieci opowiadają o kościejach i mantikorach, ale po mojemu bzdury to. Poradzilibyśmy się, kapłanek Frey, ale jak? Skoro do świątyni przejechać się nie da. I nikomu nie udało się nawet z daleka zobaczyć potwora? Udało. I to z bliska, z bliziutka. Także tylko krew sikała po łopianach. Ja od początku mówiłem, że na potwory zwykły człowiek nic nie poradzi. Ale Sferę się uparł, drużynę zwołał i... 4 ich wróciło. Resztę coś rozszarpało na wschód od wioski. To jak? Pomożecie nam? Pomożemy, tylko właśnie, porozmawiamy o nagrodzie. Zależy od... co się u nas przy trakcie zalęgło. Ubijcie to, wtedy porozmawiamy. Cenę ustalimy z góry, z dodatkiem za nieprzewidziane ryzyko. No dobra, tutaj widzę, że było troszkę więcej do gadania. Łomatko, 500 aż? Już mogę? Czekajcie, 699, dajmy powiedzmy... No kurczę, tutaj może być trochę ciężko z tą ceną, bo to jest bardzo duży rozstrzał. Dam 630, zobaczymy. Umiecie się targować, nie? Dobra, to jest leciutko, naprawdę na lajcie, także możemy sobie teraz... Umiecie się targować, po 5. Nie? No może zjedźmy do 15. A
niech wam będzie. No i super. Zajmę się tym potworem. Dla was to nie pierwszyzna, od razu widać. Nie to, co ci nasi. Gorące głowy, ale pomyślunku tam żadnego. A gdzie znajdę tych czterech ocalałych wojowników? Chcecie ze Sferem pogadać? No, może to i dobry pomysł. No dobra, tam siedzą przy chacie, tutaj widzę, że jest to wszystko całkiem blisko, ale słuchajcie, nie wiem dlaczego, wydaje mi się chyba, że na Skellige zupełnie są wyższe ceny za zlecenia wiedźmińskie. Dobra, to jesteście chyba wy, tak? Ten, nie, to jesteś ty, Sferę. Sferę, znacznik na Sferę. No, dobra. No, nie z tym! On ci powie, że potwory pułapek nie zostawiają. Aha, bo to tak, dobra, nieważne. O co chodzi? No słyszał to kto, żeby potwór drogę wozem zastawił i czekał przyczajony przysyl? Przecież one za głupie na to. Głupie, nie głupie, ale ten paru naszych rozniósł na strzępy. A myśmy ledwo z życiem użyli. Myśleliście, że damy radę potworowi? Myślę, że nie będziemy się pytać, bo widać ewidentnie, że nie dali rady, więc wiecie. Opowiecie mi, co się stało? Pytaj. Zapamiętaliście, jak wygląda ten potwór? Ciemno było. Kaspar zmyśla, że coś tam widział, ale... Bo widziałem. Wielki był, a pysk miał cały juchą ubabrany. Ungiego to prawie na pół pazurami rozprął. Dobra, słuchajcie, tutaj jest wplecione naprawdę mnóstwo takiej staropolszczyzny. To jest masakra, bo ja nie wiem, co to jest jucha. Znaczy, kojarzę, ale... Masakra. Gdzie dokładnie wpadliście w zasadzkę? Niedaleko stąd. Na drodze do Lofoten. Przy lesie wóz trakt zastawiał. Ledwieśmy podeszli, coś zaszurało w gęstwinie i szu! Tylko mi krew bryznęła w oczy. Przecieram, patrzę, Einar leży. Ciekawe. Dziękuję wam. Ale niby za co? No za darmo. Dobra, znajdź miejsce zasadzki. Słuchajcie, tak by the way, ja się zastanawiam bardzo, jak jest to wszystko przetłumaczone na angielski. Wiecie, te wszystkie nasze takie... O, czekajcie, bo jest jeszcze jakaś misja w ogóle. Płotka, no nie blokuj mi drogi. Mogę zająć chwilę? Jestem tu, by służyć bogini i jej wiernym. Mów. Zgłaszać... Aha, dobra, to są wyścigi. Dobra, dobra, dobra. To dobrze wiedzieć, w miarę w razie czego. Także wracając, słuchajcie, jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak to jest wszystko tłumaczone. Czy to jest zastępowane na przykład w angielskim ich odpowiednikami jakiejś takiej staromowy, czy... No kurczę, naprawdę nie wiem, ale jest to dosyć ciekawe. No dobra. Użyć więcej znów i zbadaj miejsce. Dobra, z miejsca zbrodni, no to chyba nie będzie takie... Aha, tak, chciałem zebrać to. Okej, dobra, coś mamy. Wygląda jak krew, ale to czerwona glina. Coś rzeczywiście rozniosło go na strzępy. A, z tego niewiele zostało. Potwór powlókł rozszarpane ciało do lasu. No dobra, i pewnie będziemy musieli podążać. Lekkerą musi przewodzić jakiś inteligentny osobnik. Potrafi nawet zastawiać prymitywne zasadzki. Znaczy, wiecie co? Ja mam pewne przypuszczenia, że to może działać w ten sposób. Ma gniazdo. Że to jest po prostu, nie wiem, może jakiś człowiek im zarządza, coś w tym... Kurde, znowu zrobiłem, odwaliłem byka. Ej, dobra, trudno. No dobra, zbadaj jaskinię. O, zapomniałem! Zapomniałem, że to wybucha. Okej, no dobra, chociaż mam jaskółkę do kokszoną, ale dobra. Sorry, moja wina, zupełnie zapomniałem, że wszystkie opary gazu i tak dalej, to wiecie co robią, wybuchają. Czekajcie, przy okazji może tak, wezmę sobie tutaj może coś z wszamę, tylko nie za bardzo wiem, co tutaj daje najwięcej. Właściwie to chyba mięso nam daje, znaczy ryby. Wybierz miejsce. Ja chcę to po prostu użyć. Zużyj. Aha, czyli widzę, że tutaj w ten sposób regeneracja żywotności to mi nic nie da, chociaż właściwie mógłbym wziąć tom. Wiecie co? Mógłbym właściwie wziąć medytację, ale to wtedy kot nam zejdzie, a kota to lepiej oszczędzać. Dobra, zjedzmy sobie może jeszcze to, bo to widzę nam tutaj sporo da. No i idźmy dalej powoli.
Wiosenne Gniazdo. Aha, dobra, są Neckery. No Neckery to dla nas nie jest jakieś mega wyzwanie, bo to jest tak dziadostwo słabe na tych poziomach, że wiecie. Oj, 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 ty, ziom, no co ty? Do mnie z tym? No co ty? Skupiałeś? Są jakieś kości. Aha, zabij Neckery bez... O kurde. No widzę, że jest jakiś... Chyba mam towarzystwo. Dokokrzony Necker. Tylko wiecie co teraz tak. Hege... Hagumbna. Boże, jakie nazwy. Masakra. To będzie na... Ojeja. To będzie na pewno w trupojadach. Nie. W czym to będzie? O kurde. Upiory? Nie. Ej, hello. Istoty magiczne. O, może ogrowate. Jest. Wrażliwy jest na północny wiatr petardy i olej przeciwko ogrowatym. Olej przeciwko ogrowatym, z tego co pamiętam, mam na pewno. A przynajmniej tak mi się wydaje, że mam. Tu są oleje przeciwko upiorom, wisielców, insektoidom, trupojadom, istotom magicznym, przeklętym, wampirom, hybrydom, ogrowatym. Jest olej przeciwko ogrowatym. Także dobra, no tutaj nie za bardzo mamy wyjście. Kłem i po prostu igni najprawdopodobniej. Chociaż w sumie moglibyśmy spróbować Axii, bo to jest dosyć nisko levelowy przeciwnik. O, o, się gdzieś zakupuje. Aha, i przyzywa Neckery. O kurde, chamstwo. Zmarnuję sobie olej. Dobra, czyli ja już widzę, że tutaj idzie to po na fazy. Jako takie. Dobra, spróbujmy. O, dobra, dostał oszołomienie, także możemy mu zasadzić kryta z tyłu. Wow, za tysiaka? Pięknie, Geralt. Dobra, ogarnijmy sobie igni. Wypiję sobie puszczyka, chociaż w sumie nie jest mu jakoś potrzebny. No fajnie. A na ciebie zużyjemy akcji i to będzie twój koniec najprawdopodobniej. Przynajmniej tak mi się wydaje. 950, no troszkę, kurde, no naprawdę dziadostwo. Przepraszam, powinienem być zaraza. Igni, Geralt, ładnie, podpaliłeś dwóch naraz, pięknie. No i zaraz powinien nam tutaj wyjść, o jest. Dobra, podpalamy i to powinno być koniec. Zajebiście. Nawet nie wiem, czy szczerze powiedziałem, że pozbierałem wszystkie te trupy, bo to tak jakoś za szybko nam troszeczkę poszło. No dobra, poszło całkiem sprawnie. Wydawało mi się, że będzie większy, chociaż w sumie straciłem trochę życia, ale to tylko dlatego, że w sumie jakoś nie za bardzo chciało mi się obronić. Po prostu tylko cisnąłem. O Jezus Maria, znowu ten gaz. Muszę tu uważać i to koniecznie uważać, bo... Znowu mnie do tyłu wysadzi. Albo zatruje, tak jak teraz. No dobra, odbierz nagrodę. Słuchajcie, tu jest akurat na tyle blisko, że myślę, że może wiecie co, może tak. Pierw sobie zmedytujmy z godzinkę. Niech nam kot zejdzie i właśnie. Dobra, płotka, gdzie ty jesteś? Jak zwykle gdzieś musisz pójść tak, żeby było ciężko cię odnaleźć. W ogóle najśmieszniejsze, słuchajcie, to, że ostatnio coś tam szukałem, jakieś informacje odnośnie Wiedźmina i wpisałem płotka. Pierwsze, właściwie na wszystkich stronach w Google było płotka prima aprilis. Jeżeli ktoś z was nie oglądał tego filmiku od Redów, to proponuję obejrzeć, bo naprawdę śmieszne. No ale płotka to jest naprawdę wieczny prima aprilis. Dobra, porozmawiajmy. Zabiłem potwora, który grasował w okolicy. Frejo miłosierna, no nareszcie strzezł, sukinsyn! Pfu! A rzeknijcie, ciężko było? Może opatrzyć was trzeba? Nie, wszystko w porządku. No tak, wam to nie pierwszyzna, nie lekki fach, wiedźmiństwo. A właśnie, nagroda. Proszę, to dla was. Dzięki, bywajcie.
No i super. Udało nam się, słuchajcie, wykonać zlecenie wiedźmińskie, także bardzo, bardzo fajnie. Myślałem, że będzie trochę ciężej, ale widzę, że poszło całkiem, całkiem spoko. Dobra, teraz zabieramy się za kolejne zlecenie i to będzie chyba to. Upiór z Eldbergu, Boże. Masakryczne są te nazwy, słuchajcie, masakryczne są te nazwy. Dobra, gdzie to jest? Teraz mi powiedzcie. Tu jest w ogóle, widzę jakieś sporo pobocznych misji, ale jakoś już mi się nie chce tego brać. Zresztą ta jedna to były tylko te wyścigi. O, tu już może być ciężej. Tu już może być ciężej. Ogólnie, słuchajcie, śmieszne jest to, i nie wiem, czy to jest jakiś bug, czy coś w tym stylu, ale będąc tutaj, uderzyłem lekko guarda, że tak powiem, czyli wiecie, strażnika, i niestety, ale mnie kurczę wszyscy zaatakowali, co było bardzo dziwne. No, zobacz, cóż. No co morze wyrzuciło. Ej, ty, do którego klanu należysz? Do żadnego, jestem z kontynentu. Tu piją tylko wojowie ze Skellige. To co wy tu robicie? A co wy tu robicie? Na wojów mi nie wyglądacie, prędzej na pastuchów. Na Skellige każdy rodzi się wojem, choćby przyszedł na świat w szałasie. Ale ty tego nie rozumiesz. Na kontynencie każdy jest czyimś tralem, do kogoś się łasi, jak pies, co pod stołem o resztki skomle. Nie podobają mi się ci panowie. Kto podróżnego pod dach nie przyjmie, ten hańbą się okrywa i wstydem. Ojciec was nie uczył? Uważaj, co mówisz o moim ojcu, Jorund, bo pójdziesz spać pod Kurhamem. A ty, obcy, zapamiętaj. To nie Kertrolde, a my nie Ancreid. Nie chcemy tu gości. Tfu! No cóż. Ciebie podróżni nie drażnią? Drażnią mnie głupcy, niezależnie od tego, skąd pochodzą. No i prawidłowo. Geralt z Rivii, wiedźmin. Jorund, syn Zygwalda. Jak nie masz z kim wypić, usiądź ze mną. Podzielę się miodem i opowieścią. Cóż, interesujący ziomek. Nie wiem za bardzo, czy wiecie, u niego może choć... Aha, bo to jest po prostu to zlecenie. No spoko, dobrze, dobrze, dobrze. Jeśli szukasz kompana do picia, dobrze wybrałeś. A jeśli pracy... To też jest potwór do ubicia. Chyba rzadko macie gości z kontynentu. Ci dwaj, którzy mnie zaczepili, kto to bywaj? Myślę, że pomówimy o zleceniu. Zaintrygowałeś mnie. O jakim potworze mowa? Jakiś duch, zdaje się. Albo inna zmora. Straszy na Eldbergu, koło latarni morskiej. Zaczęło się niewinnie. Którejś nocy latarnia przestała się palić. A że bez jej światła statki nie mogą bezpiecznie zawinąć do Arinbjorn, to dwóch naszych poszło sprawdzić, co się stało. Niech zgadnę. Nie wrócili. Nie. I o Mikjalu, latarniku, też słuch zaginął. Skrzyknąłem więc paru chłopów, popłynęliśmy na ratunek. Ale jak już byliśmy przy wyspie, zawróciłem. Bo na brzegu zobaczyłem upiora. Pewnie myślisz, że jestem tchórz, ale czułem, że samym żelazem nic tam nie wskóra. Jedyne, co mogłem zrobić, to zebrać we wsi złota na nagrodę. Jak pomożesz, będzie twoja. No dobra, ale pomówmy o wysokości. Jorund, lubię cię, ale interesy to interesy. Musisz coś dorzucić. Aha, świetnie. I tam to było, kurczę, fajnie. Aj, coś moje gardło nie wyrabia. Tam to było fajne, fajnie, fajnie, dużo hajsu, a... No dobra, nie możesz aż tyle, to 280 dasz radę. Też nie dasz rady, no ty, ty Żydzie jeden. No też nie? Bo to 270, no tyle to już musisz dać. Dobra. No. Niech będzie. Niech będzie, zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, Geralt. Równy z ciebie, chłop. No dobra, zbadaj wyspę Eldberg i odszukaj latarnika Mikjal, o Jezus kochany, co to za nazwy są w ogóle. Dobra, to widzę, że chyba będzie jakiś kawałeczek, tak, i tutaj widzę, że muszę się przedostać to tak porządnie. Także słuchajcie, ja tutaj zrobię cięcie i widzimy się w momencie, jak już dotrzemy do tegoż to oto latarnika. Okej, słuchajcie moi drodzy, jesteśmy po cięciu. Ogólnie jestem prawie na miejscu, gdyby nie oczywiście płotka, która nie dość, że nie umie skakać, to jeszcze się buguje w... skałach. Masakra z tym koniem jest naprawdę.
Ale cóż, nic na to nie poradzimy. To nie jest zwyczajna mgła. Nie jest zwyczajna mgła? To pewnie potwór, znaczy upiór, tak? Oni tutaj mówili o upiorze. Oj? Oj, południca. Ewidentnie. Gdzie ona jest? Jest tutaj. Kurde, trochę zboczyłem, że tak powiem, z mojego kursu, ale widzę, że te upiory na szczęście nie są... Nie są jakoś mega trudne. Zwyczajna zjawa. Jej śmierć niczego nie zmienia. No, wiesz, Geralt, to zwyczajna zjawa, a za chwilę pewnie coś gorszego, także mam nadzieję, że jakoś ciężko nie będzie. Dobra, dochodzimy, już widzę do tego... Aha, czy on tutaj sobie mieszka po prostu, tak? Hej, jest tam kto? No chyba jest. Jak się tu dostałeś? Przypłynąłem, jak to na wyspę. Ty jesteś Mikjal, latarnik? Przysyła mnie Jorun z Arimbior. Skąd się tu wzięły te wszystkie upiory? Ostatni raz widziałem coś takiego pod Vergen, jak... Znikąd! Znikąd właśnie! Latarnia nagle zgasła i wiatr nagle ustał. Od tego wszystko się zaczęło. Wróciłem tu po olej. Wychodzę przed dom, patrzę, mgła się unosi. A we mgle sylwetki. I na mnie idą. Wpadam do środka. Zasuwam skobel i słyszę, jakby ktoś szeptał moje imię. Mikjal! Mikjal! Wyglądam. Upiór. Większy niż reszta. I takie zimno od niego biło, że aż szyby zaszły szronem. No dobra, słuchajcie, jeżeli ten upiór znał jego imię, to najprawdopodobniej może być to jakieś jego, wiecie, nie wiem, znajomy, znajoma, kochanka, nie wiem kto tam. Także zaraz ogarniemy. Dobra, niech mi powie coś więcej pierw. Ten upiór, powiedz mi o nim coś więcej. On był jakby bardziej rozumny niż reszta. Jakby wiedział. Wszystko wiedział. Niezbyt to wam chyba pomoże, co? Wybaczcie, ale widziałem go tylko raz. Potem gdzieś zniknął. Te duchy nie pojawiły się bez powodu. Co się na tę wyspę zwabiło? Jakieś pomysły? Nie mam pojęcia. Tu przecież nic nie ma. Latarnia, moja chata, a poza tym gołe skały. Nawet udowcy wiedzą, że na Eldbergu nie mają czego szukać. Dziwne to wszystko. Muszę się rozejrzeć. To weźcie klucz do latarni. Jakbyście chcieli i tam rzucić okiem. No dobra, czyli kierunek latarnia. Tutaj myślę, że nie będziemy go jakoś obgrabiać, bo chyba wydaje mi się, że tutaj raczej nic nie będzie. Upiory, kurde, nie lubię bawić się z upiorami. W ogóle, słuchajcie, ja zdaję sobie z tego też sprawę, że tych petard nie używam, a te petardy, no, teoretycznie mogą być OP i fajne i w ogóle. I co, paskudo? Nic. Idziemy krążyć. I to w ogóle jak dementory. Trochę jak dementorzy wyglądają. O, ale mamy tutaj znacznik, miło. Kurde, podoba mi się to zadanie, takie, nie wiem, wiecie, latarnia morska to tak trochę jak Samara i tak dalej. Z The Ring. Dobra, popodnośmy tutaj wszystko, tu widzę jakiś czosnek, więc to na pewno nie wampir. To jest pewne, pęta kiełbasy suszonej widzę, całkiem smacznie. Jakieś pismo. List do latarnika. Mam wrażenie, że to może być właśnie jakaś tam... O, coś znaleźliśmy w ogóle, Devin, ale to chyba w zeszłym odcinku. Dobra, to jest to tak. Mikael, jest robota. Dwyerborn będzie zawijać statek sferowy z ładunkiem skór. Po północy może zgasić latarnię i nie zapalać, póki nie damy znaku pochodniom. Łup będziemy się jak zawsze, dostaniesz dziesiątą część tego, co może wyrzucić na brzeg do następnego. Aha, czyli jednym słowem... O proszę, najciemniej pod latarnię. No właśnie. Tylko teraz właśnie, czyli wiecie co, to mogą być, nie wiem, mogą być, może to być upiór tego jego wspólnika, albo może upiór kogoś, kto tam na tym statku zmarł, no nie wiem zupełnie, naprawdę nie wiem. No dobrze, ale słuchajcie, zbadałem latarnię morską i ja tutaj nic nie widzę. Spróbuję to podpalić ignie, ale tutaj widzę, że się nic tu nie ma. To musi być gdzieś, kurczę. Niżej w takim razie? Może tutaj coś jest, może tu coś przegapiłem.
Ej, nie, no bez kitu, nie widzę tu nic. Ha! No wiecie co? A, moment. Wiecie co? Widzę, że jest poniżej punkt. Teraz jest powyżej. Kurde. Nie za bardzo czaję, nie za bardzo... O, tu się coś pojawiło, czekaj. Moment, bo mam wrażenie, że to jest chyba gdzieś tutaj. O, właśnie, jest. Symbole spętania manifestują się jako wyraz skupionej złej woli. A więc klątwa, to ona trzyma tutaj upiory. Pokutnik. Dobrze, że na razie mi się nie objawił. W tej mgle i ciemnościach nie da rady go zabić. Trzeba rozpalić w latarni. No Geralt, jaka tam ciemność? To klątwa wiąże go z tym miejscem. Tylko on może rozpalić ogień, który przełamie zaklęcie. Aha, czyli pewnie będzie coś na zasadzie eskortowanie Mika! Eskortowanie Mika do latarni, tak mi się przynajmniej wydaje. Ona to by przynajmniej wskazywało. Okazuje się, że wyspę nawiedza pokutnik. To duch, który karze za złe uczynki, za zbrodnie. Takie jak ściąganie statków na skały, żeby je potem obrabować. Nie wykręcaj się. Znalazłem list. I tak co i raz jakiś drakar zatonie. Tak już jest na morzu. A jak się przy wyspie rozbije, to chociaż towar na marne nie pójdzie. Wrócimy do tego później. Najpierw musisz mi pomóc. Ale jak? Wojownik ze mnie żaden. Domyślam się, ale na tobie i na tym miejscu ciąży klątwa. I tylko ty możesz ją zdjąć. Musisz rozpalić ogień w latarni, bo dopóki wyspę spowieją ciemności, pokutnik jest niepokonany. Jeśli stąd wyjdę, ten upiór mnie zabije. Czuję to. Może sam byś... Będę cię osłaniał. Przestań szukać wymówek, tylko bierz oliwę do lampy i chodź, zanim się rozmyślę. No dobra, czyli tak jak myślałem, będzie to na zasadzie eskorty. Patrz, tamto on! Uła. Nie drzyj się, tylko rozpal w latarni i pamiętaj, jak nawalisz, pokutnik najpierw zabije mnie, a potem ciebie. Kurde, nie wiedziałem, że tu już będziemy z tym dziadostwem walczyć. Dobra, mamy słuchajcie wpis i to najprawdopodobniej będzie w zjawach, tak mi się przynajmniej wydaje, tak powinno być. Upiory. Pokutnik. Księżycowy pył, olej przeciwko upiorom, Irden i Queen. Dobra, to teraz tak. Olej przeciwko upiorom mam i to chyba nawet lepszy. Tak, ulepszony olej przeciwko upiorom. Zarzućmy sobie od razu Quen. Unik. A, no to już po Quen. O, upiory wzywa. No świetnie. Jeszcze lepiej. Dobra, słuchajcie, muszę wypić puszczyka. O, nawet... On oberwał? Kiedy? O, jest pokutnik. Kurde, ale ja mu nic nie robię. Chodź, Wirden. Ziomuś, chodź. No chodź jeszcze kawałeczek. Ach, fuck! On z drugiej strony nie wziął skubany. No tutaj to ja mu nic nie robię. No, powiem wam szczerze, że to już będzie walka bardziej... W świecie. Wreszcie, nas możemy przejść do rzeczy. To już jest walka nieco bardziej wymagająca. Co mnie tu... Ogólnie to widzę, że muszę tutaj ponastawiać Irdenów, żeby nam się łatwiej biło. Tu jeszcze myślę, że postawimy. Co za smród. Teraz poszło easy. No cóż, mówi się spoko. Dobra, tu widzę... Aha, dobra, już widzę, że więcej nie pozbieram. Udało się? Jak widać. Udało, ale to wcale nie znaczy, że wyspa jest bezpieczna, bo jesteś na niej ty, latarnik, który ściąga statki na skały.
To był błąd. Teraz to rozumiem. Klnę się na Freję i wszystkich bogów kontynentu. Już nigdy więcej. Jak się stąd wynosi? Tak, nigdy więcej. Bo jak tylko skończymy rozmowę, spakujesz się i wyjedziesz na zawsze. Rozumiesz? Kiedy ja... Rozumiem. Swoją drogą ciekawe, że mogliśmy tutaj zadecydować, jaki będzie jego los, ale wiecie, wydaje mi się, że będzie tak, jak Geralt powiedział po prostu, że... znaczy wiecie, o co chodzi, że pewnie i tak do tego wróci, bo to wiecie, ciemny naród i tak dalej, to może tak być, także myślę, że dobrze zrobiliśmy go, że spławiliśmy i przy okazji też nawet nie wiem, jakie będą tego konsekwencje, ale to nie jest w chwili obecnej istotne. Słuchajcie, widzę, że zaraz wybijemy poziom, najprawdopodobniej jak oddamy misję. I teraz tak... Chciałem zrobić dzisiaj 3 zlecenia, ale nie za bardzo, że tak powiem, mamy na to czas, bo już widzę tutaj pół godziny minęło, a ja teraz będę się już starać robić półgodzinne odcinki, chyba że będzie inaczej, więc wiecie. Także od następnego odcinka sobie zaczniemy te poboczne questy tak, robić, a poboczne rzeczy, znaczy zlecenia zrobimy sobie, jak zrobimy te wszystkie tam, wiecie, od określonego levelu. Zabiłem potwora z latarni. To był pokutnik. Wyjątkowo groźny rodzaj upiora i wyjątkowo rzadki. To skąd się wziął na Eldbergu? To zawsze była spokojna wyspa. Nawet syreny gniazd tam nie wiły. Ktoś popełnił tam jakąś zbrodnię. Coś strasznego. Krótko mówiąc, musicie poszukać nowego latarnika. Ale mniejsza z tym. Przejdźmy do następnego punktu mojej nagrody. A proszę, przygotowałem zawczasu. Zasłużyłeś na każdą monetę. I kolejkę! Twoje zdrowie! No i spoko. No i bywaj. Bywaj. Swoją drogą, słuchajcie, wydaje mi się... Znaczy... Znowu on! Zasmakował z kieliszki miód czy błędo. Niczego sobie, dziękuję. To kup pantalon na drogę i wypierdalaj. Widzę, żeście nic nie zrozumieli o prawie gościny. Trudno, skoro trzeba, to pięściami wyłożę. Wiecie co, wydaje mi się, że jak ja bym się chyba więcej dowiedział, to mogłoby się to trochę inaczej potoczyć. No, dajmy spokój. Daj spokój, Jorund. To tylko żarty. Słabe, ale zawsze. Nie, jestem poważny. Śmiertelnie. No tak, no i ziomek, dostaniesz w ryj. Jak rybak, co się szaleju na żaru. Ale ja już was naprostuję. No Boże, co za idioci, naprawdę. O kurde, trochę się... Co się stało? No i co, pokonał mnie tak szybko? Tej zniewagi nie odpuszczę. Co się stało? Zabili go! Jakim prawem w ogóle? Frejerze. Użyj znaku. Ej, to jest... dziwne. No kurde. Tyle rajdów, wojen, pojedynków. I zginąć z ręki takiej miernoty. Spokojnie, sprowadzę znachora. Nie ma co. Przebił mi płuco. Utopię się we własnej krwi. Ulej czasem miodu za moją pamięć, za Jorunda, syna Sigwalda, co żył godnie, a zmarł głupio. Kurde, słuchajcie, lipa. Ale wiecie co, ja się zastanawiam bardzo... Co z nimi? Mów do diabła! Wiecie co, ja tutaj zmedytuję, bo tu jest coś, sprawdź co się działo. Chociaż mam dziwne wrażenie, że zaraz się okaże, że będzie na mnie, że to ja ich zabiłem. Miałem tylko 2 synów, a ty ich zabiłeś, przerwałeś mój ród. Przykro mi, ale to nie ja szukałem zwady. Czy obcy mówi prawdę? Kto pierwszy dobył miecza? O nie. Nie wiem. To się wydarzyło szybko, a myśmy już parę rogów osuszyli. Twoi synowie nie respektowali praw, bo... Wam zabiłem potwora z latarni, no. Zabiłem potwora z latarni, który was nękał. I tak się odpłacacie? Odpłaciliśmy złotem. Nic ci już nie jesteśmy dłużni.
Nie chcę przelewać więcej krwi, ale jeśli trzeba, będę się bronić. Będziesz się bronić przed Jarlem. Jeśli Lugos szalony uzna, żeś niewinny, odejdziesz wolny. Mam się zdać na sądy człowieka, na którego wołają szalony? Albo walczyć z całą wsią. A wszystkich nie pokonasz, choćbyś miał i 3 miecze. Niech będzie. Prowadźcie. No, powiem wam szczerze, że nie sądziłem, że się tak potoczy to zlecenie. Bo wiecie, z reguły zlecenia to kończyły się na tym, że się po prostu sprzedało. Znaczy, dostaliśmy wynagrodzenie, tak, za ubicie potwora, a tutaj widzę jeszcze jakieś inne rzeczy się robią. Tylko tak jak mówię, ja cały czas zastanawiam, czy to, wiecie, były konsekwencje z moich wyborów, czy jakby może się wypytał więcej, czy coś w tym stylu. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Zachciało mi się pójść do tawerny. No dobra, zadanie zaktualizowane, obcy w obcym kraju, wydostań się z więzienia. Słuchajcie, ja myślę, że na chwilę obecną sobie po prostu skończymy na dzisiaj, bo... Nie, pomiń. To wszystko. Dobra. Z nim porozmawiamy sobie w następnym odcinku. Powiem wam, że dziwne, naprawdę dziwne. Ja będę musiał sobie sprawdzić, ja sobie sprawdzę w poradniku ewentualnie, jak to ewentualnie tutaj powinno wyglądać, chociaż możliwe, że jest tak, że tak miało być, tak, ale to jeszcze sobie sprawdzę. Także słuchajcie, ja wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, a my widzimy się jutro w następnym odcinku z Wiedźmina, także na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć, pa, pa.